uważa Piotrek Jeziorski. Instynkt mnie broni. Gdzieś na boisku pojawił się Piotrek Malczewski, a więc kapitan zespołu z Dącina. Tymczasem szansa dla Łomo Tigre. Marcel Kruszkowski i szybko Tygrysy otwierają wynik tego meczu. Michał Jeziorski poradził sobie z Pawłem Puchaczem. Michał Ziółek! Mamy wyrównanie, trzecia minuta spotkania. 1-1. Paweł Puchacz. Marcel Kruszkowski broni. Ależ teraz zagranie Piotra Jeziorskiego na drugą stronę boiska. I Michał Ziółek trafia po raz drugi do Jadleoncin. Sebastian Ciupa, szansa na kontrę dla Goliata Lącin. Sebastian Ciupa przyłożył Michała Morawskiego. Michał Dąbski! Kłada piłkę Piotrek Malczewski! Powiedziałem, że Łomo będzie szukało bramki wyrównującej, tymczasem Goliat Lącin. No i teraz świetna kombinacja Łomu Tigre, ale nie trafia Paweł Puchacz. Piłkę Michał Dąbski, szansa dla Łomu Tigre. Michał Dąbski, 1-1 z Łukaszem Abramczykiem. Dobre podwojenie Piotrka Malczewskiego. No naprawdę dobrze grają w defensywie piłkarze Goliata Lącin. Niewiele tutaj mogą zrobić zawodnicy Łomu Tigre. Mateusz Siderski uwolnił się teraz spod opieki. Marcel Pruszkowski wykłada piłkę Pawłowi Puchaczowi. 21 minuta gry i Łomo traci już tylko jedną bramkę. Michał Dąbski, Mateusz Siderski. Zdobycie tutaj punktu na doprowadzenie do wyrównania. Michał Dąbski. Michał Dąbski! Zablokowane to uderzenie przez Piotrka Jeziorskiego. Zdobył się Goliat Lącin w meczu z Denaturatem, ale czy sądziliśmy, że Goliat tutaj z